Czy po Brexicie czeka nas rozpad Zjednoczonego Królestwa? Taki scenariusz nie jest wykluczony. Secesyjne trendy coraz częściej dają o sobie znać w Szkocji i Irlandii Północnej. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii to Anglia, Szkocja, Irlandia Północna oraz Walia. Te kraje tworzą jedno państwo, prowadzą wspólną politykę zagraniczną, mają jedną armię, tego samego monarchę oraz obowiązują tam te same akty prawne. Jest to jednak państwo mocno zdecentralizowane, zwraca uwagę doktor habilitowany Tomasz Kubin z Uniwersytetu Śląskiego. Szczególnie dużą autonomią cieszy się Szkocja, która pod wieloma względami jest regionem niezależnym od władzy centralnej w Londynie. I to właśnie ze Szkocji po wygraniu tam wyborów przez Szkocką Partię Narodową słychać coraz mocniejsze głosy o secesji. Pani pierwsza minister po zwycięstwie Szkockiej Partii Narodowej będzie naciska w tej chwili na organizację drugiego referendum. No ale w tej chwili poparcie dla niepodległości Szkocji w Szkocji wynosi 42%. Zwraca uwagę dr Tomasz Niedokos. Szkoci już raz głosowali w 2014 roku. Wówczas zagłosowali za pozostaniem w Królestwie Wielkiej Brytanii. Teraz wyniki referendum mogą być inne. Tym czynnikiem, który szczególnie mocno wpłynął na wzrost tendencji separatystycznych, szczególnie w odniesieniu do Szkocji, jest wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. W Szkocji panują prounijne nastroje. Czy podobny scenariusz może czekać też Irlandię Północną? Możliwe, że połączy się ona z Republiką Irlandii. Z roku na rok zacierają się różnice pomiędzy tymi państwami. Katolicy w Irlandii Północnej będą już nie mniejszością, jak to było przez dziesiątki czy przez setki lat, ale staną się większością, co będzie następnym czynnikiem, który będzie wzmacniał tendencję do zjednoczenia Irlandii Północnej z Republiką Irlandii. Jak na razie trudno wyobrazić sobie rozwód Szkocji i Irlandii ze Zjednoczonym Królestwem. Jeśli do niego dojdzie, to ten kraj zostanie znacznie osłabiony.